Dzień dobry moi drodzy. Na ten moment spod klasztoru Dominikanów w Podkamieniu. Zaczynamy tym miejscem ze względu na to, że klasztor był świadkiem nie najlepszych dla Polaków wydarzeń, ze względu na to, że w tym klasztorze UPA wymordowała kilkuset Polaków, w tym klasztorze i w okolicach tak naprawdę. Początkowo upowcy podawali się za partyzantów radzieckich i żądali, aby ich do klasztoru wpuścić. Polacy, zaalarmowani wydarzeniami, które ogólnie działy się w tej okolicy w tych czasach, wiedzieli, co się święci, więc oczywiście odmówili. Toteż klasztor był ostrzeliwany. Brama klasztoru, ta już pewnie nie oryginalna, ale była rąbana siekierą. I finalnie uzgodniono, że ludzie opuszczą klasztor i upowcy pozwolą im odejść. Co oczywiście się nie wydarzyło. Ale przynajmniej ostał się klasztor, w przeciwieństwie do tego, który jest w Wiśniowcu. A właściwie którego nie ma w Wiśniowcu. Tam sobie wejdziemy za chwilkę. Bardzo ciekawa jeszcze formacja skalna. Bardzo ciekawie to wygląda. Widoczek ładny. Klasztor góruje tutaj nad całością. Chodźmy do środka, zobaczymy. Może nas nie wyrzucą. Jakiś remont się czyni. Ładnie, bardzo duży faktycznie cały obiekt, cały ten teren zresztą na takim fajnym wzgórzu robi niesamowite wrażenie. Szkoda jednak, że zamknięty, no, jakby się dało wejść do środka, to pewnie też by było ładnie, ale pojedziemy dalej i bierzemy się za szukanie wsi. Wsi, których obecnie już nie ma. Ale oprócz tego, że oczywiście nie ma na mapie, to być może na żywo coś zostało. Zobaczymy, bo akurat strasznie mnie to ciekawi. A tu takich wsi, jakby się dobrze zagłębić i odgrzebać stare mapy, to pewnie było z kilkadziesiąt, jak nie kilkaset.
które w tamtych czasach zostały spalone do gołej ziemi. Także ja się ubieram, ostatni rzut oka na panoramkę i lecimy dalej. Miejsce, w którym obecnie się znajduję, było polską wsią na ponad kilkadziesiąt domów, jak nie ponad setkę nawet. Nazywało się Hucisko Brodzkie. Jak widać, pozostałości po tejże miejscowości próżno szukać. Nie wiem, czy widać tam u góry jest jakaś tablica, którą na pewno będę chciał zobaczyć. Może tam coś jest ciekawego napisane. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda na mapie, ponieważ tak, żeby słońce nie świeciło, o, może w ten sposób, jestem tu i pokażę wam to na troszeczkę większej mapie. Jak widzicie, i obrys całej wioski, i droga pokrywają się idealnie, więc nie ma wątpliwości, że to jest to miejsce, i pokrywa się również bardzo dobrze to wzgórze, o którym za chwileczkę wam przeczytam pewną historię z tak zwanego poza antenia. A ja tymczasem idę zobaczyć, jak wygląda ta tablica i co ciekawego na niej stoi. Ukraińcy postawili CKM na wieszę i ostrzeliwują drogę wiodącą z Huciska do Wołoch. Mieszkańcy Huciska będący w kościele w Wołochach nie mogą przedrzeć się do wsi, aby wesprzeć obronę. Z drugiej strony kobiety z dziećmi w Hucisku nie są w stanie opuścić zagrożonej wsi. Jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest zniszczenie CKM-u, co wydaje się zadaniem prawie niewykonalnym. Nie posiadaliśmy armat, zbombardowanie nie wchodziło w grę, co więcej wzgórze Wiecha od strony Huciska i Perelisk było miejscem upraw rolnych, od strony Wydry również, szczyt stanowiło pastwisko, więc niezauważalne podejście do stanowiska CKM-u było wykluczone z uwagi na otwartą przestrzeń. Szybkim krokiem przebyliśmy odległość 800 metrów w kierunku Wydry i zaczęliśmy podchodzić do szczytu. Gdy byliśmy w odległości około 150 metrów od stanowiska banderowców, jeden z nich odwrócił się i zapytał nas, skąd się wzięliśmy. Odpowiedzieliśmy, że przynieśliśmy im patrony. Ukraińcy byli tak pewni siebie, ich czujność uśpiona, że zupełnie nie zwracali uwagi na to, co dzieje się za ich plecami. Pilnie obserwowali jedynie wieś i ostrzeliwali drogę.
Dzięki temu podeszliśmy na odległość 10-15 metrów od ich stanowiska, odbezpieczyliśmy granaty i obrzuciliśmy nimi zaskoczonych Ukraińców. Banderowcy zdążyli jeszcze wystrzelić jedną długą, śmiercionośną serię pocisków, jak się później okazało, w kierunku niemieckiej piechoty. Po wybuchu upadliśmy na śnieg, jednak słysząc jęki banderowców, szybko się poderwaliśmy i zbiegliśmy z góry od strony Perelisk. Znaleźliśmy się na drodze prowadzącej z Huciska do Wołoch. Stanowisko CKM-u milczało. Droga Wołochy-Hucisko nie była już pod ostrzałem. Otóż na tablicy nic nie stoi. Chociaż... Nie potrafię odczytać. Ale... Zestawiając to miejsce z mapą, tą starą, którą wcześniej widzieliście, podejrzewam, że to wzgórze, na które wszedłem, to jest wzgórze, na którym był kościół i cmentarz. Natomiast no tutaj nic raczej nie znajdę. Może jakoś drogą naokoło. No, nie znalazłem nic niestety. Spróbuję jeszcze troszeczkę tam dalej. Bo teoretycznie tam powinna być jakaś polna droga, taka jaką właśnie idę mniej więcej. A co do tego wzgórza, o którym słyszeliście, to jest najprawdopodobniej to wzgórze. Ono co prawda na obecnej mapie i na poprzedniej mapie, którą wam pokazywałem, nazywa się inaczej, ale lokalizacja się jak najbardziej zgadza, ponieważ tam gdzieś za nim są dosłownie cztery domy, które są podpisane jako Wydra, a tam, gdzie będę potem chyba jechał, albo może będę wracał, nie wiem jeszcze, o, tu może tą drogą spróbuję, jest miejscowość Pereliski, więc lokalizacja samego wzgórza mi się zgadza. Także te wydarzenia, o których przed chwilą słyszeliście, to jest dokładnie to miejsce. A droga wygląda tak. Tu gdzieś powinien być i kościół, i cmentarz, bo kiedyś był. Być może nic z niego nie zostało zupełnie. Być może coś zostało, ale teren jest tak strasznie zarośnięty, że niestety porzucam misję szukania, bo mógłbym stracić tutaj pół dnia, jak nie cały dzień. A jeszcze chciałem tu wyjechać pod górę na motocyklu i póki co ugrzęzłem w dość dużej kolejnie, jeszcze nie wiem jak z niej wyjechać, ale to zaraz się będę martwił. Tak czy inaczej, misję kościoła uznaję za niewykonaną. O, a tam stoję w dupnej kolejnie.
drugą miejscowością, która była, a już jej nie ma, w bardzo bliskiej okolicy tak naprawdę, jest właśnie Huta Pieniacka. I w hucie, w miejscu po Hucie Pieniackiej, w miejscu po kościele tak naprawdę, został stworzony pomnik ku cześci zamordowanych tutaj. Jest on wpisany w taki symbolicznie zrobiony fundament kościoła. Co prawda nie jest to prawdziwy fundament. Kościół wyglądał troszeczkę inaczej. Natomiast nie o samym wydarzeniu tutaj chciałem powiedzieć. Z racji, że lubię patrzeć na historię czasami z innego kąta niż normalnie się patrzy, to chciałbym przytoczyć cytat z takiej książki, która została u nas wydana jako Kresowa Księga Sprawiedliwych. I tak jak w przypadku mojej katyńskiej ekskursji do Kijowa, przywiozłem też znicz, więc ja sobie zapalę znicz, a wy posłuchacie chwileczkę cytatów z tejże Księgi Sprawiedliwych. Na samym początku pacyfikacji huty Stanisław Sulimir Żuk, który był wówczas dzieckiem, został ukryty i wywieziony w bezpieczne miejsce przez Ukraińców. Dwójka dzieci ocalałych z pogromu w Hucie Pieniackiej, Stanisława Brzuzek i Florian Brzuzek, podczas powrotu do rodzinnej wsi Pieniaki została zaatakowana przez grupę wyrostków ukraińskich. Interweniował sąsiad i przyjaciel ich ojca, Ukrainiec, który zabrał dzieci i oddał na miejscowy posterunek policji, skąd trafiły do rodziców. Franciszek Niedźwiecki, który przeżył egzekucję, pisze, że podczas selekcji Mieczysław Dańczak uratował swoje życie dzięki Ukraińcowi Piątkowskiemu, który w ostatniej chwili podał mu swój dokument i uznano go za Ukraińca. Według informacji podanej przez Edwarda Prusa, proboszcz grekokatolicki w Choroście Starym Iwan Doruk na kazaniu wygłoszonym po zagładzie huty wezwał wiernych do opamiętania się, za co został zamordowany. Jarosz umieścił córkę na przechowanie u starej Ukrainki w Poczajowie Starym. Ta jednak zastrzegła, że w jej domu czasem zbierają się banderowcy. Jeśli dowiedzą się, kim jesteście, to was wymordują. Dla bezpieczeństwa nakazała, by dziewczynka mówiła tylko po ukraińsku. Może wszystko byłoby dobrze, gdyby Marysia wkrótce nie zapomniała o przestrogach. Któregoś wieczoru podczas obecności banderowców Marysia, kładąc się spać, uklękła przed łóżkiem i głośno zaczęła Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Jeden z nich przywołał do siebie gospodynię i władczym tonem rozkazał: jutro już jej ma tu nie być. Chorobiowski z Litowisk, a także czteroosobowa rodzina ukraińska Pańczyszynów oraz Apolonia Żarkowska z rodziny mieszanej zostali zamordowani za odmowę wstąpienia lub wysłania synów do UPA. W sumie z rąk upowców śmierć poniosło ponad 30 Ukraińców. Historycy spierali się u nas, czy zagłada Huty Pieniackiej należy do zbrodni wołyńskiej, ze względu na to, że pacyfikacji dokonał 4. pułk policji SS złożony z ochotników ukraińskich, ale pod dowództwem niemieckim, rzekomo albo podobno przez kapitana Niemca, wciąż przy udziale bojówki UPA. I właściwie nie chciałem jakoś specjalnie poruszać tutaj zagadnień, jak ta zbrodnia przebiegała, jak bardzo była brutalna, bo myślę, że większość z nas zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli nie zdaje sobie sprawy, to można sobie obejrzeć film Wołyń dosłownie za kilka złotych do wypożyczenia na jakiejś platformie streamingowej. Natomiast chciałem powiedzieć, że nie można zapominać o Ukraińcach, którzy pomagali Polakom, sympatyzowali z Polakami, jawnie wręcz sprzeciwiali się ideologii upowców. I często również ginęli z ich rąk. Ukraińcy skoligaceni w mieszane rodziny również byli w niebezpieczeństwie. Ukrainiec, jeżeli nie chciał zabić swojej żony Polki, to albo mordowano jego, albo obcinano mu ręce, albo zdejmowano mu rękawiczki. Ukrainka z kolei, jeżeli miała męża Polaka, to była bardzo często wielokrotnie gwałcona i również ją zabijano. I naprawdę nie chciałem jakoś bardzo rozgrzebywać tego tematu, natomiast zostałem po części zmuszony tą tablicą,
i pomnikiem, który jest tam kawałeczek dalej i za chwilę wam pokażę. Pomnikiem postawionym przez Ukraińców. Ponieważ u nas historia tego miejsca w takim największym możliwym skrócie obrazuje się w ten sposób. W Hucie była dobrze zorganizowana samoobrona ze względu na to, że w okolicznych miejscowościach, tak jak Huta Werchobuska, chociaż, która jest tam dosłownie za lasem, już ludzie wiedzieli o atakach UPowców, więc starali się na nie przygotować. Także samoobrona była dobrze zorganizowana, a przez pewien czas we wsi stacjonował oddział partyzantki radzieckiej. Ludzie dobrze żyli z tą partyzantką radziecką ze względu na to, że mogli dzięki nim pozyskać broń potem do samoobrony. Partyzantka wyszła ze wsi, zostało tam, z tego co czytałem w opracowaniu odnośnie śledztwa, dosłownie kilku, którzy byli na tyle ranni, że nie mogli wsi opuścić. Jeżeli dobrze pamiętam, 23 lutego wieś została od jednej strony, można powiedzieć, oflankowana. Doszło do walki między samoobroną i na atakującym, który wtedy był wzięty za bandę UPA. Potem okazało się właśnie, że są to zwiadowcy z 4 Pułku Policji SS. Dwóch zostało zabitych, przez co w akcji w pewnym sensie odwetowej wieś została przez ten pułk spacyfikowana przy czynnej współpracy bandy UPA oraz mieszkańców wsi Żarków, przez który przed chwilą przejeżdżałem, żeby tutaj przyjechać. I tak mniej więcej wygląda historia z naszej perspektywy. Było śledztwo prowadzone w IPN-ie na ten temat. Na podstawie dokumentów, do których oczywiście nie mam dostępu, tak zostało to opracowane. Natomiast patrzcie tutaj. Mamy tablicę w trzech językach. Więc nie wiem, czy można ją brać jako bardzo oficjalną, no ale jednak mimo wszystko jest w trzech językach. I po polsku. Dawna wieś Huta Pieniacka zamieszkana była głównie przez Polaków. Według wspomnień wieloletnich mieszkańców w czasie II wojny światowej w Hucie Pieniackiej funkcjonowała dobrze zorganizowana i uzbrojona polska bojówka, której członkowie dokonywali ataków na Ukraińców z okolicznej wsi. Wiadomo o brutalnym morderstwie dyrektora szkoły w Jasionowie, Iwana Wawrina i jego żony oraz księdza Jasionowa. Na początku 1944 Huta stała się miejscem dyslokacji czerwonych partyzantów. To się, powiedzmy, zgadza z naszą historią. W lutym 1944 roku, po kolejnych atakach dywersyjnych przeprowadzonych przez polskich bojowników wraz z czerwonymi partyzantami, dowództwo niemieckie wysłało patrol rozpoznawczy w celu rozpoznania terenów w pobliżu Huty. Wtedy dwaj niemieccy żołnierze zostali schwytani przez członków PETO, polskiej bojówki, a później brutalnie zamordowani. Tu ciężko powiedzieć. Naziści zaplanowali odwetową akcję karną. 28 lutego pododdziały niemieckie wkroczyły do wsi i spaliły wszystkie chaty wraz ze znajdującymi się tam mieszkańcami cywilnymi, którzy nie zdążyli lub nie chcieli opuścić swoich domów rodzinnych. Należy zaznaczyć, że po tym jak członkowie polskiej bojówki i czerwoni partyzanci dowiedzieli się o zaplanowanej akcji karnej, oni natychmiast dopuścili wieś, zostawiając mieszkańców cywilnych na pastwę losu. Na dzień dzisiejszy nie jest dokładnie znana liczba mieszkańców Huty, którzy zostali zabici i zamordowani przez nazistów niemieckich, jak również nie jest dokładnie znane miejsce ich pochówków. W celu ustalenia rzeczywistego należy przeprowadzić archeologiczne badania. No, jak widać, rozbrat historyczny jest dość pokaźny, ale ta tablica, nie wiadomo przez kogo ustawiona, tak? Nikt pod nią nie jest podpisany, tu już jacyś nasi poprawili, że to kłamstwo, ale nie ma podpisu. Nikt tu nie jest pod tym jakoś specjalnie podpisany. Być może jacyś aktywiści, ciężko powiedzieć. Natomiast to jeszcze pół biedy. Pokażę wam za chwilę pomnik, który jest tam kawałeczek wcześniej. I teraz tak. Przetłumaczyć wam go idealnie nie przetłumaczę, ze względu na to, że po ukraińsku umiem niewiele. Natomiast dyrektoru szkoły z Jasienia, z Jasieniów, okej, okay, Iwanu, no to by się pokrywało, jego drużyny, okej, okay, zakatowanym polskimi szowinistami.
radzieckimi partyzantami. A tutaj, tu jest bardzo ciekawe, pamięci Ukraińców i Polaków ubitych i zamordowanych polskimi bandytami AK, ta ruskimi, to nie wiem o co chodzi z tym ta, ale być może przetłumaczę to już później. NKWD-stami w 1943 do 1946 roku w Huty Pieniackiej. Dalej niestety nie wiem. I wypisane nazwiska. Także narracja ukraińska jest tutaj taka, że bandyckie AK razem z radziecką partyzantką i z NKWD-stami mordowało Ukraińców. Muszę przyznać, że zaskoczyło mnie to troszkę. Tego pomnika się nie spodziewałem, tamtej tablicy też się nie spodziewałem. No, w sumie jestem na tyle zaskoczony, że nie za bardzo wiem, co powiedzieć. Jest tu jakaś pewna konsternacja. I w kwestii wołyńskiej dużo się ostatnio mówiło ze względu na to, że była 80. rocznica krwawej niedzieli 11 lipca. Za niecałe pół roku będzie 80. równa rocznica wydarzeń tutaj w Hucie Pieniackiej. I tak jak w przypadku krwawej niedzieli, media nakręcały bardzo dużą takie ciśnienie na to, że czy Ukraina przeprosi, czy Polacy usłyszą słowo przepraszam. Co by było warte słowo przepraszam w momencie, kiedy rozbrat historyczny jest na tyle duży. Tu w pierwszej kolejności to może wypadałoby osiągnąć jakieś historyczne porozumienie. W sensie doprowadzić tą sprawę do prawdy. Natomiast w takiej sytuacji jak obecnie, to tutaj żadne przepraszam, nie jest absolutnie załatwieniem niczego zupełnie. Bardzo dziwnie mi tutaj, mając świadomość, że zdania są tak bardzo mocno podzielone i że jestem w miejscu, w którym nie ma absolutnie nic oprócz krzaków i łąki, a kiedyś było tutaj ponad 200 domów. Ciężka to była historia. Mówiłem, że tam za lasem jest jeszcze huta Werchobuska, czy była właściwie, do której mieszkańcy Huty Pieniackiej właśnie uciekali. Albo odwrotnie. Nie pamiętam. Zobaczymy jeszcze, czy tam cokolwiek się ostało. I potem jedziemy już w kierunku Lwowa bardziej. No cóż, jestem dokładnie na tym zakręcie. Jak widzicie, tak jak i w poprzednich przypadkach, droga się pokrywa. Obrys miejscowości też się pokrywa. Więc nie ma wątpliwości, że to jest dokładnie to miejsce. Natomiast raczej tutaj nic nie znajdę. Gdyż obecnie teren wygląda tak. Myślę, że tam za linią drzew, kawałeczek dalej, jakby wejść, to pewnie by się otworzyła jakaś polanka. Albo otworzyłby się młodszy las po prostu, który już narósł w miejsce starej miejscowości. Tu jeszcze widać jakiś, nie wiem, czy to można nazwać ziemianką. No raczej zostało to wykopane przez człowieka.
Być może jakieś pozostałości po samoobronie właśnie. Ciężko powiedzieć. No i teoretycznie miejscowość powinna być gdzieś tutaj. No faktycznie jest zdecydowanie młodszy las. Być może gdzieś tam dalej w tym gąszczu byłaby jakaś polana. No ale tak po prawdzie przeciskać się tutaj przez te chaszcze to troszeczkę karkołomne wyzwanie. Myślę, że po prostu odpuścimy i pojedziemy dalej. Mam jeszcze na liście ciekawy kościół, który chciałbym zobaczyć, właściwie ruiny kościoła. To mnie naprawdę bardzo ciekawi. Ciekawe, jak wygląda prawo na Ukrainie w kwestii biegania z wykrywaczem metali. Może by się skrzyknęła jakaś grupa i czegoś tutaj poszukała. Chociaż w związku z niechęcią co do ekshumacji i innych poszukiwań, to myślę, że w tym akurat miejscu by pozwolenia ich nie dostał. No nic, jedźmy dalej.
Jak to ktoś kiedyś powiedział, w starych murach hula tylko wiatr. Szkoda. Tu było wyjście chyba.